Czy wiesz, jak stworzyć dom, który będzie Twoim najlepszym przyjacielem? Czy wiesz, jak zrobić to tanio, łatwo i bezpiecznie? Albo czy wiesz, jakie są sekrety i pułapki podczas tworzenia swojego wymarzonego smart home? Jeżeli nie, to ten film jest właśnie dla Ciebie. Jest to pierwszy film z serii o smart home, w której nauczysz się, jak zbudować własny, inteligentny dom krok po kroku. Nie czekaj i oglądaj już teraz. Co to jest smart home? Smart home to pojęcie, które oznacza dom, w którym różne urządzenia elektroniczne, takie jak oświetlenie, ogrzewanie, klimatyzacja, rolety, alarm, kamery, głośniki, telewizory, lodówki i wiele, wiele innych urządzeń, są połączone ze sobą i mogą być zdalnie sterowane i monitorowane oraz automatyzowane za pomocą smartfona, tabletu, komputera czy też naszego głosu. Smart home to dom, który jesteśmy w stanie dostosować do naszych potrzeb, upodobań i nawyków. Smart home to także dom, który oszczędza energię, poprawia bezpieczeństwo i komfort. To tak w skrócie. Na pytanie, czym smart home nie jest. Smart home to pojęcie, które może być rozumiane różnie i różnie interpretowane. Niektórzy mogą myśleć, że smart home to dom, który robi wszystko za nas, bez naszego udziału i bez naszej kontroli. Inni zaś mogą uważać, że smart home to dom, który jest pełen drogich i skomplikowanych urządzeń, które ciągle trzeba aktualizować i naprawiać. Jeszcze inni mogą sądzić, że smart home to dom, który jest podatny na różnego rodzaju włamania, ataki hakerskie, utraty prywatności. Wszystkie te poglądy, jeżeli nie popełnimy podstawowych błędów w trakcie jego konfiguracji, są jednak błędne lub w dużej mierze przesadzone. Smart home to nie jest dom, który robi wszystko za nas. Oczywiście pomaga nam w codziennym życiu, ale nie zastępuje nas samych. Nie musimy więc martwić się o podstawowe czynności, takie jak włączanie, wyłączanie światła, ogrzewania czy urządzeń, ale nadal mamy wpływ na to, co się dzieje w naszym domu. Możemy ustawić własne preferencje, harmonogramy, sceny i automatyzacje, które będą odpowiadać naszym potrzebom i naszym upodobaniom. Możemy też w każdej chwili zamienić lub wyłączyć te ustawienia, jeżeli nam się znudzą albo nie będą już dłużej pasować do aktualnej sytuacji. Pamiętajmy, że smart home to dom, który dostosowuje się do nas, a nie my do niego. Smart home to też nie jest dom, który musi być pełen drogich i skomplikowanych urządzeń. Możemy go stworzyć według własnego budżetu, gustu i możliwości. Nie musimy kupować od razu na start wszystkich najnowszych, najdroższych urządzeń, które są dostępne na rynku. Bez problemu możemy zacząć od kilku i prostych, tanich urządzeń, takich jak przede wszystkim czujniki, żarówki, przełączniki, które będą spełniać nasze podstawowe potrzeby i oczekiwania. Dobrze zaplanowany na samym początku smart home możemy też stopniowo rozbudowywać i ulepszać, dodając kolejne urządzenia, które będą nam przydatne i będą dla nas interesujące. Smart home to dom, który możemy tworzyć, rozwijać i modyfikować według własnego uznania. Smart home to też nie jest dom, który jest podatny na włamania, ataki hakerskie i utratę prywatności. Możemy zabezpieczyć i chronić się przed nieporządnymi zagrożeniami. Nie musimy też obawiać się, że ktoś włamie się do naszego domu, przejmie kontrolę nad naszymi urządzeniami, ukradnie nasze dane lub podsłucha naszych rozmów. Aby nasz smart home był bezpieczny, możemy zastosować różne środki ostrożności, takie jak hasła, szyfrowanie, firewall czy też VPN. Oczywiście jest ich dużo, dużo więcej i będziemy je omawiać później w kolejnych odcinkach. Natomiast pamiętajmy, aby przede wszystkim dbać o bieżące aktualizacje
i kopie zapasowe, które też oczywiście możemy w odpowiedni sposób zautomatyzować. W najgorszym przypadku, jeżeli zauważymy, że coś jest nie tak, odłączenie serwera Smart Home od internetu zapewni nam bezpieczeństwo oraz da nam czas na to, abyśmy mogli podjąć odpowiednie środki zaradcze. Wszelkie kwestie dotyczące naszego Smart Home będziemy też poruszać w kolejnych odcinkach tej serii, dlatego już teraz zachęcam do pozostawienia łapki w górę i zasubskrybowania wraz z dzwoneczkiem mojego kanału. Jakie są możliwości Smart Home? Możliwości Smart Home są ogromne i zależą przede wszystkim od tego, jakie urządzenia mamy do dyspozycji, w szczególności na start, oraz jak je ze sobą połączymy. Oto kilka przykładów, co możemy zrobić dzięki Smart Home. Dla przykładu, możemy włączać i wyłączać światło za pomocą smartfona, pilota, czujnika ruchu lub choćby głosu. Możemy też ustawiać kolor i jasność światła w zależności od pory dnia, natężenia światła, naszego nastroju albo okoliczności, na przykład oglądanego w danym momencie filmu na telewizorze albo trwającej u nas imprezy, czy na przykład ustawić relaksujące oświetlenie, aby po prostu odpocząć po ciężkim dniu pracy. Możemy także regulować temperaturę i wilgotność w każdym pomieszczeniu za pomocą odpowiednich termostatów, grzejnika, wentylatora albo klimatyzatora. Możemy otwierać i zamykać rolety w zależności od pory dnia, nasłonecznienia lub naszej obecności w domu. Możemy także odtwarzać muzykę, podcasty, audiobooki lub wiadomości na głośnikach rozmieszczonych w różnych pomieszczeniach w naszym domu. Możemy także sprawdzać stan i zawartość lodówki, zamrażarki, nawet piekarnika, tego co się dzieje w zmywarce albo i pralce, albo nawet i suszarce do ubrań. Tego typu sprzęty już są produkowane przez producentów sprzętu AGD i można je wykorzystać oraz odpowiednio zintegrować z naszym Smart Home. Możemy otrzymywać powiadomienia o tym, kiedy należy wymienić filtr wody, dodać detergent do naszego sprzętu AGD albo wyrzucić i wystawić przed dom śmieci, kiedy należy podlać kwiaty, nakarmić zwierzęta albo po prostu zrobić codzienne zakupy. Możemy także monitorować i kontrolować stan otwarcia drzwi, okien czy bramy garażowej lub wjazdowej, kontrolować stan uzbrojenia naszych alarmów, mieć podgląd na monitoring, czyli na kamery wokół naszego domu. Możemy sprawdzać stan czujników dymu, wody, gazu lub ruchu i na tej podstawie podejmować w sposób automatyczny odpowiednie decyzje. Możemy także tworzyć sceny i automatyzacje, które uruchamiają się w określonych warunkach, na przykład wtedy, kiedy wchodzimy albo wychodzimy z domu, kiedy wstajemy bądź kładziemy się spać, kiedy wyjeżdżamy na wakacje. Dodatkowo automatyzację możemy też uzależnić od tego, czy mamy aktualnie dzień, noc, czy jest zimno, gorąco, pada deszcz, świeci słońce, czy jest poniedziałek albo inny dzień tygodnia, albo czy któryś z domowników lub znajomych ma urodziny, albo czy ktoś z nas jest aktualnie w domu oraz w którym pomieszczeniu. Ilość różnego rodzaju wyzwalaczy dla naszych automatyzacji jest praktycznie nieskończona i zależy tylko i wyłącznie od naszych potrzeb i naszej wyobraźni. Jakie są urządzenia do Smart Home? Urządzenia do Smart Home to wszystkie te urządzenia, które potrafią się ze sobą komunikować. Mają zatem wbudowany moduł Wi-Fi, Bluetooth, Z-Wave, Zigbee, radiowy moduł do komunikacji typu RF albo inny protokół komunikacji bezprzewodowej, który pozwala im łączyć się z innymi urządzeniami, z siecią lokalną czy też z siecią internet. Urządzenia do Smart Home możemy podzielić na kilka kategorii.
Pierwszą z nich i najbardziej chyba podstawową są to wszelkiego rodzaju czujniki i mierniki. Czujniki, mogą to być czujniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, jakości powietrza, poziomu dwutlenku węgla, poziomu hałasu, natężenia światła, czujniki ruchu i czujniki obecności, mikrofalowe. Są to na przykład też i czujniki otwarcia, czujniki zbliżeniowe, czujniki wstrząsu, dymu, czujniki wody, w tym również czujniki zalania, czujniki obecności różnego rodzaju gazów, czujniki wykrywania pulsu, ciśnienia krwi, a nawet czujniki glukozy, które mogą być również zintegrowane z naszym smart home, o ile oczywiście tego urządzenia, takie urządzenia na to nam pozwalają. Drugą kategorią urządzeń są to wszelkiego typu różnego rodzaju źródła światła. Mogą to być żarówki, listwy i taśmy LED-owe, plafony zawieszone na suficie, lampy. Mogą to być też światełka ozdobne wokół domu albo nawet światełka choinkowe, które też potrafią być smart. Kolejna grupa to są przełączniki i ściemniacze. Należą do nich wszelkiego rodzaju włączniki, gniazdka, przekaźniki podtynkowe, które jesteśmy w stanie zamontować pod zwykłymi przełącznikami. Mogą to być różnego rodzaju inne moduły, a nawet i piloty. Czwartą kategorią mogą to być termostaty i grzejniki, czyli to, co jest związane z ogrzewaniem i regulowaniem temperatury. Czyli termostaty, zawory, grzejniki, wentylatory, klimatyzatory, nawilżacze czy też oczyszczacze powietrza. Piątą grupą, najbardziej popularną, to są wszelkiego rodzaju rolety i markizy, czyli to, co mamy w oknach i przy oknach. Mogą to być żaluzje, markizy, zasłony, firanki i oczywiście cały osprzęt do tego, czyli wszelkiego rodzaju napędy i silniki do tego, żeby można było przesuwać te nasze firanki i zasłony na naszych karniszach. Kolejną grupą urządzeń są to wszelkiego rodzaju głośniki i odtwarzacze. Mogą to być głośniki z naszego kina domowego, soundbary, amplitunery, odtwarzacze podłączone pod nasz telewizor, streamery, wszelkiego rodzaju adaptery do muzyki. Mogą to być nawet mikrofony czy nawet słuchawki, które jesteśmy w stanie wysterować za pomocą choćby Bluetootha. Kolejną grupą są to telewizory i projektory, czyli wszelkiego rodzaju urządzenia, które dają nam obraz, takie jak telewizory, projektory albo ekrany, na które jest rzucany ekran naszego projektora. Kolejną kategorią sprzętu są oczywiście wszelkiego rodzaju zamki i alarmy. Czyli wszystko to, co jest związane z bezpieczeństwem naszego domu. Mogą to być wszelkiego rodzaju zamki w drzwiach, możemy je otwierać, zamykać. Mamy wizjery do drzwi, czyli jesteśmy w stanie obejrzeć, co się dzieje za naszymi drzwiami w sposób zdalny. Mamy okna i bramy, które jesteśmy w stanie zdalnie otwierać i zamykać albo sprawdzać status ich otwarcia w danej chwili. Oczywiście możemy zintegrować również nasz system alarmowy po to, żeby w sposób zdalny móc go uzbroić albo rozbroić, albo sprawdzić stan alarmu i poszczególnych stref, które mamy zdefiniowane w naszym systemie alarmowym. Oczywiście mamy możliwość zintegrowania się z kamerami w naszym domu i mieć podgląd na to, co się dzieje aktualnie w bądź wokół naszego domu. Jesteśmy w stanie również zintegrować się z dzwonkami, czyli dostawać powiadomienia z chwilą, kiedy ktoś będzie pukał bądź dzwonił dzwonkiem do naszego domu. Oczywiście w związku z tym znowu możemy wrócić do tematu czujników, czyli związanych z bezpieczeństwem, czyli wszelkiego rodzaju czujniki dymu, czujniki wody, zalania,
czujniki otwarcia poszczególnych bram bądź drzwi itd., itd. Jakie są wady i zalety systemu typu smart home? Smart home ma wiele zalet, ale także i wad, o których warto wiedzieć, zanim zdecydujemy się na jego stworzenie. Zacznijmy zatem od zalet. Pierwszą zaletą to przede wszystkim oszczędność energii. Dzięki smart home możemy zmniejszyć zużycie energii, wody, gazu, na przykład poprzez automatyczne włączanie albo wyłączanie światła, ogrzewania i urządzeń wtedy, kiedy nie są potrzebne, lub poprzez dostosowywanie ich do aktualnych warunków pogodowych, czy też naszej obecności w domu. Drugą zaletą to poprawa bezpieczeństwa. Dzięki smart home jesteśmy w stanie zwiększyć poziom bezpieczeństwa naszego domu, na przykład poprzez monitorowanie i kontrolowanie stanu otwarcia drzwi, okien, statusu uzbrojenia naszego alarmu, czy też podglądu z kamer. Możemy także otrzymywać powiadomienia o niebezpiecznych sytuacjach, takich jak pożar, zalanie czy włamanie do naszego domu. Odpowiednio skonfigurowana automatyzacja pozwoli nam także na symulowanie naszej obecności w domu wtedy, kiedy jesteśmy poza nim, na przykład na wakacjach. Kolejną zaletą jest komfort. Dzięki smart home jesteśmy w stanie poprawić komfort naszego życia, na przykład poprzez dostosowywanie oświetlenia, temperatury, wilgotności czy innych parametrów otoczenia do naszych preferencji i naszego aktualnego nastroju. Codzienne czynności. Dzięki smart home jesteśmy w stanie ułatwić sobie wiele naszych codziennych czynności, na przykład poprzez automatyczne włączanie i wyłączanie świateł i urządzeń, poprzez sterowanie nimi przy pomocy naszego smartfona, tabletu, pilotów, przycisków, a nawet głosu. Wady. Jeśli chodzi o wady, to według mnie do najważniejszych z nich należą koszt. Stworzenie smart home wiąże się z pewnym kosztem, który zależy od tego, jakie urządzenia chcemy kupić i jak je ze sobą chcemy połączyć, jaką mamy instalację elektryczną, jak duży jest nasz dom i jakie mamy potrzeby. Koszt oczywiście może tutaj sięgać od kilkuset do nawet kilkunastu albo i kilkudziesięciu tysięcy złotych. Natomiast jesteśmy w stanie zrobić nasz smart home dość tanim kosztem i zacząć jego przygodę już od kilkuset złotych. Dlatego pomimo tego, iż uznałem, że koszt jest naszą wadą, to nie jest on przeszkodą do tego, żeby zacząć swoją przygodę ze smart home. Drugą wadą, która też nie do końca zawsze musi wystąpić w odpowiednio zaprojektowanym smart home, to zawodność. Smart home może być podatny na awarie, błędy, zakłócenia, ataki hakerskie, utraty danych albo przerwy w dostawie prądu bądź internecie, co może spowodować, że nasz dom przestanie być inteligentny, a nawet stanie się niefunkcjonalny. Tak? W skrajnych przypadkach może być nawet dla nas niebezpieczny, jeżeli uzależniamy od naszego smart home krytyczne funkcje, jakie może realizować, czyli nie wiem, zabezpieczenie prądu, zabezpieczenie ognia i tak dalej, który jest w naszym domu. Dlatego też musimy uważać i robić z rozwagą to, co chcemy faktycznie zintegrować przy pomocy smart home. Kolejną wadą, która jest, to jest kwestia związana ze skomplikowaniem naszego smart home. Smart home może być skomplikowany w obsłudze, w jego konfiguracji, aktualizacji, naprawie, czy też rozbudowy o nowe integracje. Mocno rozbudowane systemy smart home, które nie są odpowiednio udokumentowane, mogą być trudne w zrozumieniu, co i w jaki sposób działa. Wykonanie rozbudowanego smart home
może wymagać od nas sporej ilości czasu i cierpliwości, a także wiedzy i umiejętności, które w trakcie serii naszych odcinków postaram się Wam przekazać w jak największym stopniu i w jak najłatwiejszej formie. Kolejną wadą, chyba ostatnią według mnie z takich najważniejszych, to kwestia uzależnienia. Uzależnienia rozumianego w taki sposób, że smart home może sprawić, że będziemy uzależnieni od technologii, smartfona, internetu, głosu, czy nawet od samego domu. Może ograniczyć naszą kreatywność, samodzielność, zdolność doradzenia sobie w trudnych sytuacjach, czy nawet do kontaktu z innymi ludźmi. Ekosystemy smart home to zbiory urządzeń, aplikacji, usług, platform, które są ze sobą zintegrowane i współpracują ze sobą, tworząc spójną i funkcjonalną całość. Ekosystemy smart home mogą być tworzone przez różne firmy, organizacje, społeczności lub nawet i przez nas samych. Oto kilka najpopularniejszych ekosystemów smart home. Jako pierwszy z nich myślę, że mogę powiedzieć, iż jest to Google Home. Jest to ekosystem, który został stworzony przez firmę Google, który opiera się na inteligentnych głośnikach lub głośnikach z ekranami, takich jak na przykład Google Home, Google Home Mini, Nest, Nest Mini, Nest Hub, Nest Audio i innych, które służą jako centrale sterujące, odtwarzające i asystenci głosowi. Aplikacja Google Home pozwala nam łączyć się z wieloma innymi urządzeniami smart home, takimi jak żarówki, przełączniki, termostaty, rolety, kamery i wszystkie inne urządzenia, które wymieniłem już wcześniej. Natomiast zaletą ekosystemu Google Home to przede wszystkim współpraca z usługami Google, tak? Takimi jak Gmail, Google Calendar, Google Photos, Google Maps, Google Translate, YouTube i tak dalej. Choć oczywiście Google Home jest w stanie także integrować się z systemami innych producentów. W związku z tym jest, myślę, to dość dobry wybór na sam początek. Drugim wartym przedstawienia ekosystemem jest Amazon Alexa. Jest to ekosystem, który został stworzony przez firmę Amazon i który opiera się na inteligentnych głośnikach Amazon Echo czy Amazon Echo Dot, oraz inteligentnych ekranach, takich jak Amazon Echo Show czy Amazon Echo Studio, które służą również, jak w przypadku ekosystemu Google, jako centrale sterujące, odtwarzacze oraz asystenci głosowi. Podobnie do poprzednio przedstawionego ekosystemu, Amazon Alexa pozwala nam na łączenie się z wieloma urządzeniami oraz usługami za pomocą aplikacji Alexa lub głosu. Amazon Alexa współpracuje przede wszystkim ze swoimi platformami takimi jak Amazon Shopping, Amazon Prime czy Amazon Music, a także choćby urządzeniami do czytania e-booków firmy Amazon, czyli wszystkimi popularnymi Kindlami. Trzecim ekosystemem z takich najbardziej popularnych jest to ekosystem Apple HomeKit. Jest to ekosystem stworzony przez firmę Apple, który opiera się o urządzenia Apple, takich jak iPhony, iPady, Apple Watch, Apple TV czy HomePody, które służą również jako centrale sterujące, odtwarzacze i asystenci głosowi. Apple HomeKit pozwala nam łączyć i zarządzać podobną ilością i rodzajami urządzeń, jak to w przypadku dwóch poprzednich ekosystemów za pomocą dedykowanej aplikacji Dom, albo jak w poprzednich przypadkach również i za pomocą głosu. Apple HomeKit współpracuje z usługami Apple takimi jak iCloud, Apple Music, Apple TV czy wieloma innymi. Czwartym
I według mnie najciekawszym ekosystemem jest ekosystem Home Assistant. Jest to ekosystem, który został stworzony przez społeczność entuzjastów Smart Home, który opiera się na oprogramowaniu Home Assistant, które można zainstalować na swoim komputerze PC, na serwerze domowym, na Raspberry Pi albo innym takim mikrokomputerku. Może być zainstalowany na serwerze plików NAS, czy nawet na naszym smartfonie. Home Assistant pozwala nam łączyć się prawie ze wszystkimi urządzeniami Smart Home wszystkich trzech poprzednich ekosystemów, jak i różnymi innymi urządzeniami Smart Home, takimi jak żarówki, przełączniki, termostaty, rolety, kamery, alarmy, telewizory itd., itd. Home Assistant współpracuje z wieloma usługami, takimi również jak Google Home, Amazon Alexa, Apple HomeKit, Philips Hue i innymi. Według mnie główną zaletą i przewagą nad innymi ekosystemami jest fakt, że w przeciwieństwie do pozostałych ekosystemów, Home Assistant pozwala na działanie naszego smart home także wtedy, kiedy nie mamy dostępu do internetu, a jedynie do naszej sieci wewnętrznej, ponieważ całość komunikacji niezbędnej do działania naszego ekosystemu przy wykorzystaniu odpowiedniego rodzaju sprzętów odbywa się tylko i wyłącznie poprzez sieć lokalną, a nawet jeżeli wykorzystujemy protokół Zigbee tylko i wyłącznie do sterowania naszym smart home, to nawet sieć Wi-Fi nie jest nam potrzebna po to, żeby móc oprzeć swoje automatyzacje o rozwiązanie i ekosystem Home Assistant. W naszej serii odcinków o smart home skupimy się przede wszystkim właśnie na ekosystemie Home Assistant, w którym pokażę Wam, w jaki sposób zainstalować niezbędne oprogramowanie, jak je skonfigurować oraz w jaki sposób dodać pierwsze urządzenia oraz automatyzacje, które uczynią Wasze domy smart. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film pomógł Wam zrozumieć, czym jest smart home, jakie ma możliwości, jakie mamy rodzaje urządzeń w smart home, jakie są wady i zalety oraz jakie ekosystemy, które możecie wykorzystać do stworzenia swojego smart home. Jeżeli spodobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i kliknijcie w dzwonek, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami o smart home. W następnych filmach będę pokazywał Wam, jak samemu zacząć budowę ekosystemu smart home i jakie urządzenie będą potrzebne nam na start, jak je ze sobą połączyć i skonfigurować, jak tworzyć sceny, automatyzację oraz jak wykorzystać platformę Home Assistant do stworzenia własnego, niezależnego i uniwersalnego smart home. Do zobaczenia w następnym filmie. Fa!